Jeżeli miałbym wymienić jeden tytuł gry FPS, która nie jest bliska mojemu sercu, ale niesamowicie mnie zarazem intryguje, to byłaby to nowa odsłona Battlefielda. Ostatnio w sieci zaczęły pojawiać się już nawet oficjalne informacje o właśnie nowym Battlefieldzie, o serii, która najbardziej kojarzona jest z walki z serią Call of Duty o miano tytułu najlepszej serii gier FPS na rynku. Uważam, że po tylu już latach jest to totalnie błędne myślenie i spoglądanie na całą sprawę. To są totalnie odmienne serie gier i nie zrozumcie mnie źle, to, że mi bliżej do Koda właśnie nie oznacza, że nowemu Battlefieldowi nie kibicuję. Słuchajcie, dzisiaj poznacie tutaj wszystkie nowe informacje, które o nowym Battlefieldzie się pojawiły, a jedną z takowych jest chociażby prawdopodobne pojawienie się darmowego Battle Royale'a właśnie w nowym Battlefieldzie. Na samym początku jednak kilka suchych faktów, które na pewno są też dla Was ważne. Premiera nowego Battlefielda przewidywana jest na 2025 rok. Mają też odbyć się na początku 2025 roku beta testy, nawet otwarte dla społeczności. Także byłoby to coś zdecydowanie fajnego, dotknąć już potencjalnie tego nowego BF-a za kilka miesięcy. Dodatkowo gra ma być tworzona już w oparciu o nowe systemy PlayStation 5 Pro, więc potencjalnie ci, którzy grywają na konsoli, być może właśnie PlayStation 5 Pro będą chcieli posiadać dla nowego Battlefielda, bo ma to być właśnie zoptymalizowane najlepiej jak tylko może na tę konsolę. No i to, co myślę ważne dla fanów serii Battlefield, to powrót do trybów z 64 graczami na mapie. No i moi drodzy, fakt, że osadzenie nowego Battlefielda będzie miało miejsce w niedalekiej przyszłości, to znaczy ponoć lata 2027-2030. Dodając do tego wszystkiego takie informacje jak to, że takimi głównymi miejscami, które towarzyszyć będą nam przy rozgrywce w nowym Battlefieldzie, mają być Stany Zjednoczone, co brzmi naprawdę bardzo ciekawie, gdyby tam odwzorowali jakieś miasto, jakiś stan właśnie w Stanach Zjednoczonych, oraz, moi drodzy, Gibraltar. A sam klimat nowego Battlefielda, oprócz tego, że jest osadzony w niedalekiej przyszłości, ma ponoć bardzo budować również fakt, że będziemy świadkami konfliktu jakiejś prywatnej armii militarnej z siłami NATO. Także coś, co dla nas Europejczyków jest tym bardziej bardzo bliskie. Nie trzeba się chyba też za bardzo już domyślać, kim ewentualnie ta prywatna armia może być. I to generalnie tyle z takich suchych faktów. Teraz porozmawiam już o, wiecie, takich już bardziej ogólnych rzeczach, wchodzących też troszkę w takie bardziej detale, których możemy się w nowym Battlefieldzie spodziewać. Więc moi drodzy, w tle macie oczywiście Battlefielda 1, bo ostatnio miałem przyjemność po raz pierwszy w Battlefielda 1 pograć i szczerze mówiąc do tej pory nie potrafię sobie wybaczyć, że tak późno dopiero dotknąłem tego tytułu. Tak czy siak, moi drodzy, cztery studia od Electronic Arts odpowiedzialne są za właśnie nowego Battlefielda. DICE odpowiedzialne jest za tryb multiplayer, także myślę, że to też jest dobra informacja dla fanów Battlefielda. Criterion Games odpowiedzialni są w głównej mierze za tryb single player wraz ze studiem Motive. Natomiast Criterion Games pomagają też DICE ponoć właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju rzeczy do trybu wieloosobowego. No i moi drodzy, studio Ripple Effect, które odpowiedzialne ma być za jakieś nowe doświadczenie dla gracza Battlefield. I tutaj pojawiają się naprawdę różnego rodzaju spekulacje. Nowe doświadczenie, więc teoretycznie nie mogłoby to być Battle Royale czy coś podobnego do Battle Royale, no bo już Battle Royale od Battlefielda dostaliśmy. Z drugiej strony fakt, że ma to być free to play, powoduje, że to będzie nowe doświadczenie dla gracza Battlefield. Gdyby to był nawet darmowy Battle Royale, po prostu oparty na tym nowym Battlefieldzie. Generalnie już kilka grubych miesięcy temu przekazywałem Wam informację, że
różnego rodzaju leakerzy, osoby, które mają dojścia do, wiecie, deweloperów i takich przedwczesnych informacji w branży gier, no przejawiały takie opinie, że Battlefield mocno pracuje nad swoim Battle Royalem. Ja to oczywiście wygodnie nazwałem konkurencją dla Warzone. W tle widzicie już teraz oficjalne, moi drodzy, grafiki właśnie nowego Battlefielda, z których społeczność oczywiście odczytała chociażby właśnie wspomniane przeze mnie Gibraltar, który ma być częścią właśnie tej nowej odsłony tej gry. A teraz jak będę gadał, będziecie też widzieli tak zwane concept arts, czyli takie grafiki koncepcyjne stworzone przez fanów, oparte jednak na tym, co tam gdzieś już się pojawiło, troszkę rozszerzona perspektywa niektórych oficjalnych grafik. Wiecie, o co chodzi? Coś, co już klimatycznie nawiązuje i ma nawiązywać do tego nowego Battlefielda, co może Wam też pomóc odczytać mniej więcej klimat, w jakim ten nowy Battlefield będzie osadzony. No a ja tak, moi drodzy, totalnie poważnie mówiąc, uważam, że to faktycznie będzie Battle Royale. Przede wszystkim Vince Zampella, osoba pracująca generalnie nad Apex Legends, ma być właśnie odpowiedzialny za ten cały projekt, jakim miałby być darmowy Battle Royale w tym nowym Battlefieldzie. Są to naprawdę spore rzeczy, bo Apex Legends, nawet jeżeli nie podoba Wam się na przykład stylistyka samej gry, pod kątem grywalności trybu Battle Royale jest prawdopodobnie najlepszą odsłoną właśnie tego typu rozgrywki, jaka kiedykolwiek powstała. Są to więc bardzo optymistyczne rzeczy, biorąc pod uwagę, że ma to być potencjalnie przełożone na totalnie inną stylistykę, no bo Battlefield i Apex Legends to jest totalnie co innego, ale jednak przełożone właśnie na te realia, nazwijmy to, battlefieldowe. No i jedną z takich rzeczy, która ma totalnie od razu nahypować społeczność właśnie na tego nowego Battle Royale'a od Battlefielda, pomijając już samego nowego Battlefielda, który swoją drogą ma mieć ponoć jedną z najlepszych kampanii single player, jakie kiedykolwiek w Battlefieldzie się pojawiły, co też mnie bardzo cieszy, bo generalnie kampanie single player w grach FPS to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy dla mnie, żeby po prostu była, bo ona powoduje, że prócz dobrego multi można też wsiąknąć imersyjnie właśnie w kampanię dla jednego gracza, ale tą taką główną wisienką na torcie samego trybu Battle Royale ma być fakt, że ma być on osadzony, moi drodzy, w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co samo w sobie hypuje ludzi, bo rzadko które studio podejmuje się robić urbanistycznie, realnie wyglądające lokacje do tego typu rozgrywki, oficjalnie osadzone jeszcze w Stanach Zjednoczonych. To może tylko brzmieć fajnie i w praktyce wcale być może tego klimatu jakiegoś miasta ze Stanów Zjednoczonych finalnie może nie być, ale generalnie nie wiem jak Wy, ja jak słyszę mapkę osadzoną w Stanach Zjednoczonych, od razu mam przed oczami jakiś Nowy Jork, Chicago, Waszyngton, cokolwiek, coś co samo w sobie jest niesamowicie interesujące do eksplorowania, a co dopiero strzelania się i walczenia o przeżycie. Pozostaje jednak kwestia, która teraz jest jedną wielką zagadką, a więc ilu oficjalnie graczy będzie mogło grać w takim trybie Battle Royale. Uważam, że jeżeli Battlefield chciałby realnie powalczyć z takim Warzone, bo tutaj już ewidentnie byłaby walka między tym Battle Royalem a tym, to no musieliby zbliżyć się do ilości graczy dostępnych na mapie właśnie w tym swoim nowym Battle Royalu, a więc to musiałyby być okolice 100 graczy. Najlepiej uważam, że gdyby poszli właśnie w coś, czym Warzone na początku się reklamowało, a więc 150 graczy na mapie. Warzone od tego odchodzi z każdym kolejnym rokiem i ta liczba graczy obecnie wynosi 120 na dużej mapie, ale doskonale wiecie, bądź jeżeli nie wiecie, to już wiecie, wielokrotnie spadało ona nawet maksymalnie do 100, więc myślę, że Battlefield akurat idealnie pasuje do jak największej ilości graczy na mapie, takie 150, już nie mówię o jakiejś liczbie 200 na ogromnym terytorium, robiłoby na pewno wrażenie. Jakość serwerów, oczywiście sam layout mapy, grywalność, no i to, w którą stronę deweloperzy poszliby
z takim game designem samej gry. Czy to byłoby coś na zasadzie competitive / sweaty meta loadouts jak w Warzone, czy może bardziej taki true Battle Royale experience, czyli wiecie, te takie podstawy Battle Royale'a, lutowanie, potrzeba znalezienia bardzo dobrej broni, z którą spędzi się resztę meczu i wiecie, każdy mecz będący czymś unikalnym, bo nie w każdym traficie to samo, będziecie musieli się przyzwyczaić do tego, czy właśnie tak jak jest to w Warzone, uzbieranie danej ilości gotówki, kupienie zrzutu i granie tymi samymi broniami co mecz, aż do momentu, aż te bronie się nie zmienią na lepsze, czyli tak zwana zmiana mety nie nadejdzie. To są bardzo ważne rzeczy, bo to generalnie finalnie wpłynie na to, dla kogo taki Battle Royale będzie głównie, jakie możliwości będzie miał taki Battle Royale na scenie na przykład e-sportowej, no i generalnie cała ta otoczka wokół gry na podstawie tego może być mocno budowana. Także no ja oczywiście, jako że nagrywam Warzone, czyli Battle Royale na kanał w głównej mierze, jestem niesamowicie podekscytowany, ale nie zrozumcie mnie źle, jestem też bardzo zainteresowany kampanią dla jednego gracza i sprawdzeniem tego multi, który ma wracać do korzeni w tym nowym Battlefieldzie. Natomiast to już jest kwestia odrębna, bo tutaj już za te produkty będzie trzeba zapłacić. Natomiast o darmowym Battle Royale od Battlefielda, no trzeba mówić, bo sam fakt, że jest darmowy, na pewno na nawet krótki okres czasu spowoduje ogromne zainteresowanie. Dlatego ja Was o tym informuję. Battlefield robi Battle Royale. Na 99,9% będzie on darmowy i kto wie, czy Warzone w końcu nie dostanie takiego naprawdę pełnoprawnego rywala w tym wyścigu o to, co jest najpopularniejszym, najbardziej kojarzonym z takim militarnym podejściem do rozgrywki Battle Royale na rynku. Ja Wam bardzo dziękuję za ten dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Was nie przynudziłem. Chciałem sobie tutaj troszkę porozmawiać o tym wszystkim, rzucić moje spojrzenie na całą sprawę, przekazać Wam tyle informacji, ile obecnie jest. No i oczywiście na sam koniec chętnie bym też poczytał, co Wy o tym sądzicie, bo jest to niesamowicie ciekawa sprawa. No i generalnie, ilu tutaj fanów Battlefielda na tym kanale mamy? To też jest sprawa dosyć ciekawa. Wydaje mi się, że może być całkiem sporo takich osób, bo generalnie Battlefield ostatnio w częściach CODA, mam wrażenie, troszkę części wspólnych miał. Szczególnie 2 lata temu, doskonale wiecie, w jakiej części CODA. Także być może trochę tych osób z Battlefielda tutaj się pojawiło i w takim wypadku chętnie, szczególnie od takich osób, poczytam opinię, co sądzą o tych pogłoskach, już nawet oficjalnych informacjach o nowym Battlefieldzie. Także zostawcie komentarz po sobie, łapkę w górę, jeżeli chcecie pomóc i subskrypcję, jeżeli nie chcecie, by chociażby takie materiały z Battlefielda w przyszłości Was omijały. Mówi Goldzor, na razie.